Jak się żyje emerytom na emeryturze, tam finansowo i tak dalej? Czy wystarcza na wszystko sonda internetowa? No, nie widać. Dobrze. Dobrze, dobrze. Żyje, tak. Czy pani narzeka? Nie. To mam lepszy temat. Czy jest pani szczęśliwa? O, na pewno. Bardzo. Jaki powód? Bo mam męża. Czyli miłość najważniejsza, tak? Ale, tak jest. A ja nie mam męża, ale też jestem szczęśliwa, bo mam dzieci. Co jest najważniejsze w życiu dla pani? Zdrowie. Zdrowie. Zdrowie, zdrowie. Napisuje zdrówko. Bezcenne. No. Napisuje zdrowie u pani? No, dopisuję. Jak dbać o to zdrowie na emeryturze? Dużo chodzić. Tak. Ile, w własnym powietrzu. Ile dziennie? Najlepiej 3 kilometry. No, za 3 kilometry. 3 kilometry dziennie, no, to wystarczy. No, tak. Dieta jakaś, czy ruch tylko? Nie ruch. Wystarczy. Dieta. Tyle, co się w domu gania, to dieta nie potrzeba. Czy cieszą panią małe rzeczy, jak pani wstanie rano? Co to może być? Że wstałam. No. Czy pani już wstaje, już jest dobrze, tak? Tak, jest już dobrze. Na własnych nogach chodzę. No. Pani tak samo? Idziemy, oczywiście. A nie wiem, kawa, herbata, może jakaś muzyka? Nie, muzyka tak, kawka. Od rana. Kawka musi być, tak? No. Mała kawka. Czy są jakieś marzenia jeszcze na emeryturze? Marzenia. Jak zawsze, każdy jest. No, jeszcze. Czy... Nie, podróże to już podróż byłam. Podróż to już była, już wszystko nie. Mamy za sobą. No. Gdzie najpiękniej w Polsce na przykład? Co by pani poleciła? No gdzie? No, rowy na przykład nad morzem. Nad morzem. Spokojnie. Pani tam spokój. Pani góry, tak? Góry i Karpacz. Dlaczego góry? Czym się wyróżniają góry ogólnie? Co tam lepsze? No, klimat jest i w ogóle, no idzie się, jest więcej widoków dla mnie niż nad morzem, bo nad morzem nudno. Jakimi wartościami się młodzi powinni kierować? Co im radzić? Tak z charakteru czy z zachowania? Ja wiem. Żeby rodzinę stawiali tak, na pierwszym miejscu. Czyli rodzina jest najważniejsza. Najważniejsza od pieniędzy nawet, od... Najważniejsza. Nawet jak będą pieniądze, a nie będzie rodziny, no to nie wiem, czy dodaje mi to szczęście. Spokój jest bardzo ważny. Można zjeść kromkę chleba ze smalcem, ale jak jest spokój, to czyj gust. Co się jadło w tamtych czasach na przykład? Bo nie było przecież tak produktów po wojnie. Zalewajkę i kartofle z barszczem. Lubiła pani zalewajkę? Lubiłam i lubię. A jak pani była dzieckiem? Powiedzmy 20 lat, pani powojenna, tak? Jak było wtedy? Co się jadło? Czy była praca? Nie, no bida była. Tak. Bida. No tak w latach 50. powiedzmy, 60. jak było? Ja jestem 37. Pamiętam tak, raczej głód. Jak pani wspomina rodziców swoich? Kochała pani swoich rodziców? Kochałam bardzo, ale... Obojga? I mamę, i tatę? Obojga. Za co mamę pani kochane bardziej? Pani... Moja mama zmarła, jak miałam 7 lat. Także... A, się pani słabo pamięta. Tak. A tata duży był? Też był dobry, pracowity, dobry i w bidzie. Czy pani dobrze wspomina tam, kocha go pan? Męża miałam dobrego. Dobrze. Ile lat byli państwo po ślubie? 56, w zeszłym roku zmarłem. A, to jest sprawa. Jak 56 lat przeżyć ze sobą? Jakby pani jakieś rady dała młodym, żeby się nie kupiło większość rozwodów teraz? Ustępstwo, zrozumienie, kompromitacja i przede wszystkim szczerość. Nawet jak coś źle zrobić. Czy warto rozmawiać, komunikacja warta? Tak, powiedzieć przepraszam, tak, siak zrobiłam. Czy państwo się nie kłócili? Jakoś tak się mniej więcej tam... Sprzeczki były, ale tylko sprzeczki. Nie kłóciłyśmy się, nie. A co pani tak jeszcze radziła młodym, tak z charakteru, jak żyć? No tak jak powiedziałam, z charakteru. Przede wszystkim, żeby był spokój. Spokój, czyli spokój nie jest ważny. Nie kłócić się, bardzo ważny. Spokój jest bardzo ważny. Można zjeść...